target, watch out! Give them everything we've got! The Empire's time has come. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim odcinku z serii Star Wars Battlefront 2. Od mojego ostatniego materiału trochę już minęło, a w grze dokonały się pewne istotne zmiany. W końcu doczekaliśmy się wojen klonów. Tak, w końcu mamy wojny klonów. Po miesiącach takiej strasznej pustki, naprawdę niesamowitej pustki w tej grze, otrzymujemy wojny klonów. W październiku pojawił się Grievous, a teraz 28 listopada pojawi się Obi-Wan wraz z Geonosis. Na początku tego materiału chciałbym wam pokazać, co się zmieniło w tej grze aż do teraz, a później myślę, że dokonamy analizy trailera, który ukazuje nam planetę Geonosis wraz z Obi-Wanem. Także zapraszam do oglądania. W momencie nagrywania poprzedniego materiału obowiązywała roadmapa, na której było pokazane, iż Grievousa i Obi-Wana dostaniemy na jesień, a planetę Geonosis, Dooku i Anakina w zimie. 28 sierpnia oczywiście ukazały się skiny dla klonów, na które zresztą bardzo czekałem. Niestety, ale się zawiodłem. Legion 41 wygląda zupełnie inaczej niż w filmie. DICE dało nam to, a oczekiwałem tego, i tego. Skiny 41 Legionu były ewidentnie wzorowane na tych z zestawu LEGO. Legion 327 też został trochę zmieniony. Jego barwy są wzorowane raczej na dowódcy tego Legionu, a nie zwykłych żołnierzy. Do trybu Arcade i potyczki dodano hangar na Naboo, który był obecny tylko w trybie Bohaterowie i Złoczyńcy. Również tryb z Ewokami został dodany na stałe. 29 sierpnia została ukazana nowa roadmapa, która pokazuje, iż we wrześniu dostaniemy skórki Legionu 91 i 104 system składów. W październiku zostanie udostępniony Grievous wraz z jedną skórką, a w listopadzie dostaniemy Geonosis Obi-Wana Kenobiego z dwoma skórkami, skiny do 212 Legionu i nowe pojazdy na Geonosis Stab, Barkspeeder i AT-TE. W zimie dostaniemy Anakina Skywalkera i hrabiego Dooku oraz nowy wielki tryb. Zostaną również dodane skiny Gwardii Korusjanckiej oraz Legionu 501 w parze z udoskonalonym systemem drużynowym oraz skinami dla klonów. Chodzi tutaj oczywiście o 91 Korpus Zwiadowczy i 104 Batalion zwany jako Wolfpack. Ukazał się 25 września. 2 października Ben Wall opublikował trzecią roadmapę, która niestety, ale okazała się być bardzo zła. Otóż, według niej w październiku mieliśmy dostać generała Grievousa z podstawowym skinem o nazwie Jedi Hunter oraz dodatkowym o nazwie Battle Damage. W tym patchu zostały również dodane nowe gwiezdne karty dla bohaterów, które skupiały się przede wszystkim na regeneracji zdrowia. W listopadzie, a dokładnie 28 listopada, do gry trafi Obi-Wan Kenobi wraz z planetą Geonosis w trybie galaktycznego szturmu. Oczywiście Obi-Wan doczeka się alternatywnej aparycji, podstawowa nazwana została Jedi Master, a dodatkowy nadano kryptonim Robert. Zostanie również dodana skórka dla Grievousa. Zabraknie również nowego wyglądu dla klonów, a mianowicie 212 Batalionu Szturmowego, na który ja osobiście czekam. Pośród nowych pojazdów, które zadebiutują wraz z mapą na Geonosis, pojawią się AT-TE, Stab oraz Barkspeeder. Niestety, ale największe i najbardziej negatywne zaskoczenie w kwestii mapy było przesunięcie grudniowych dodatków. Okazuje się, że zawartość, która miała zostać pierwotnie dodana we wspomnianym miesiącu, m.in. nowy tryb w stylu galaktycznego podboju, który był obecny w Battlefroncie 2 z 2005 roku, została przesunięta na styczeń i luty 2019 roku. Jak mogliśmy się dowiedzieć, deweloperzy zrobią sobie w tym czasie długą przerwę świąteczną. W styczniu otrzymamy hrabiego Dooku wraz z dodatkową skórką i nową aperycję dla Obi-Wana, którą nazwano General Kenobi.
Możemy też liczyć na kolejny batalion klonów, tym razem Gwardia Kursańska. W lutym dodany zostanie Anakin Skywalker oraz jego alternatywny wygląd. Zostanie również dodany 501 Legion. Również w tym miesiącu do gry zawita świeży tryb rozgrywki, mający przypominać galaktyczny podbój, znany przede wszystkim z oryginalnych Battlefrontów. 17 października EA Star Wars na swoim blogu opublikowało wpis, który pokazuje, iż aktorzy, którzy dubbingowali postacie Anakina, Grievousa, Obi-Wana i hrabiego Dooku, będą ich dubbingować również w grze, a będą to kolejno: Matt Heff Wood, generał Grievous, James Arnold Taylor, Obi-Wan Kenobi, Corey Barton, hrabia Dooku i Matt Lanter, Anakin Skywalker. Aktorzy wypowiedzieli się krótko na temat swojego powrotu do świata Gwiezdnych Wojen, a wypowiedzi wyglądają tak. 24 października DICE potwierdziło, iż po sezonie z Wojen Klonów Battlefront będzie dalej rozwijany. Możliwe, że dostaniemy mapy i bohaterów z poprzedniego Battlefronta, ale na pewno mapy z epizodu 9, który swoją premierę ma w 2019 roku. Po tym wszystkim 30 października otrzymaliśmy pierwszą postać od kilku miesięcy, którą jest generał Grievous, którego cenę, wygląd, emotki oraz pozy zostaną przedstawione w tym momencie. Krzyki to muzyka dla moich receptorów. Poddaj się! A gwarantuję ci szybką śmierć. Zgnieść ich, niech cierpią. Odważny jesteś. A teraz uwaga. Wraz z Grievousem do gry oczywiście trafiła seria plików dźwiękowych, z których część nie została jeszcze odblokowana. Okazuje się, że twórcy mieli całkiem dobre powody, by tego nie robić, ponieważ oprócz Anakina czy Obi-Wana, Kaleshianin zwraca się również do Ahsoki i Padmy. Warto oczywiście pamiętać, że wszelkie zawarte w tym artykule informacje nie stanowią oficjalnego potwierdzenia, że bohaterki pojawią się w Battlefront 2. Wciąż może się okazać, że pliki dźwiękowe są tylko pozostałościami po niezrealizowanych pomysłach. Ale gdyby okazało się to prawdziwe, to otrzymalibyśmy Padmę i Ahsokę. A co za tym idzie, po ciemnej stronie musiałyby wystąpić ich odpowiedniki. Myślę, że najlepszym wyborem dla Ahsoki Tano byłaby Asajj Ventress. A Padme Amidali? Może być Jango Fett albo Cad Bane. Na razie musimy czekać, bo nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale jestem dobrej myśli, że jednak postacie te zostaną dodane do Battlefronta 2, bo pokazałoby to, że DICE jednak chce, aby ta gra odkupiła swoje winy, które miały miejsce w dniu jej premiery. Chodzi oczywiście o lootboxy. 13 października twórcy udostępnili kolejną transmisję dla społeczności, ujawniającą wiele dodatkowych detali dotyczących nowych pojazdów, które trafią do gry wraz z premierą dodatku z Geonosis. 21 listopada został udostępniony zwiastun Bitwy o Geonosis, a także screeny, które ukazują wygląd Obi-Wana. Aby zagrać Obi-Wanem, trzeba będzie wydać 40 tysięcy kredytów lub 1000 kryształów. Specjalnymi umiejętnościami Kenobiego będą odepchnięcie przeciwników, potężna fala uderzeniowa, która odrzuca rywali do tyłu, zadając im przy tym obrażenia. Defensywna szarża. Obi-Wan ruszy do przodu i wymachując swoim mieczem będzie odbijać wszystkie ataki, raniąc równocześnie przeciwników. Ograniczający mind trick. Wszyscy rywale w zasięgu Kenobiego stracą na określony czas swoje umiejętności oraz możliwość robienia uników. Pokażę wam również screena, który ukazuje linię dialogową dla naszego mistrza Jedi.
Dla mnie, w momencie udostępnienia tego dodatku, Battlefront odżyje na nowo. Lecz zanim do tego dojdzie, przypomnijmy sobie go jeszcze raz. The balance of the Force has been shaken. The Clone Wars have begun. Target that speeder! Your move. No to wygląda po tym trailerze, że Geonosis to będzie raczej taka otwarta mapa, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo snajperów, co jest czasami irytujące, no ale dowiemy się tego 28 listopada, bo jak pewnie wiecie, w tym dniu premierę ma ten dodatek. A z mojej strony to by było na tyle. Oceniajcie, komentujcie i niech moc będzie z wami.